Drama. Hit czy kit? Cyka. Dobra nuta! News. Ukryta kamera. Artystyczna część. Hej, witam Was już w 10 odcinku moich 5 minut. 10 jubileuszowy, ostatni odcinek tego programu. Ale spokojnie, nie macie się co smucić. Niedługo pojawi się nowy program, ale o szczegółach później. Najpierw może sprawdźmy sobie skrawek z poprzedniego odcinka, na którym była Kasia Stokołowska. Myślę, że zdjęcie dosyć charakterystyczne, więc było dosyć łatwo. Jak zwykle zaczynamy od dramy. Tak, teraz tą kategorię pominiemy, ponieważ jest to ostatni odcinek i chciałabym, żeby on był dosyć przyjazny, żeby nie było kłótni, żeby nie było mowy o niemiłych sytuacjach, więc po prostu najzwyczajniej w świecie pominiemy tą kategorię. Jeżeli chodzi o hit czy kit, znalazłam tutaj zdjęcie pewnej blogerki, oczywiście zagranicznej, z taką stylizacją. Prosta stylizacja, zwykła, jednak kolor spodni mówi sam za siebie. Tak naprawdę te spodnie tworzą tutaj całą stylizację, moim zdaniem jest po prostu super. A jakby ktoś pytał, to jestem w tej samej bluzce, co na tamtym odcinku, bo nagrywam po kolei. Teraz jeżeli chodzi o cytat, przeczytam, bo mam zapisany. Za rok będziesz żałował, że nie zacząłeś dzisiaj. To jest taki dosyć motywujący cytat, mi się wydaje, nawet jeżeli chodzi o to, kiedy ktoś chce zmienić swój wygląd zewnętrzny. Wewnętrzny też w sumie, jeżeli chodzi na przykład o zaczęcie ćwiczyć czy coś, więc za rok możecie żałować tego, że nie zaczęliście ćwiczyć dzisiaj, właśnie dzisiaj, bo już jakbyście zaczęli dzisiaj, to może za rok już byłyby efekty, a byłyby na pewno. Jeżeli chodzi o dobrą nutę, polecam Wam tutaj piosenkę, która od jakiegoś czasu siedzi mi w głowie, cały czas ją słucham praktycznie na okrągło. Piosenka Ariany Grande, Into You, mega zmysłowa, fajna piosenka, więc posłuchajcie jej tutaj kawałek. Jeżeli chodzi o news, to tak jak mówiłam, jest to news związany z moim kanałem. Tak jak mówiłam, nie denerwujcie się, że moje 5 minut się kończy, ponieważ coś się kończy, a coś się zaczyna. A co się zaczyna, już zobaczycie we wrześniu. Będzie to nowy program, będzie troszkę podobny, coś tam zmienimy, coś tam dodamy, intro będzie troszkę inne, troszkę całkiem inne, będzie bardziej... Jest to intro, które wymagało ode mnie dużo pracy, poświęcenia, nerwów i przede wszystkim czasu, ale było warto. Efekty końcowe przy ciężkiej pracy na początku są zawsze mega. Tak więc program startuje już od września. Nie mogę Wam powiedzieć tu, bo to będzie po prostu za dużo zdradzało. Zaczynamy ukrytą kamerę, tym razem mam 4 zdjęcia. Pierwsze zdjęcie, jejku, zobaczcie, jakie to zdjęcie jest słodkie, jak ja kocham takie zwierzątka, to jest po prostu moim zdaniem, o, miód. Drugie zdjęcie, zdjęcie Miley Cyrus, zobaczcie, jak ona w ogóle wypiękniała przez ostatni czas, promienieje, moim zdaniem wygląda troszkę młodziej niż wcześniej, poprawiła się ogólnie z wyglądu, z charakterem się również wydaje, że się trochę poprawiła, jednak ludzie się nie zmieniają i ja się tego zdania trzymam, więc z charakteru pewnie zmieniła się tylko trochę pod wpływem pewnej osoby. Ale zdjęcie zwykłe, zwyczajne, ale spoko. Zdjęcie trzecie, czyli po prostu widok marzenie z mojego okna i pewnie nie tylko z mojego. I teraz łóżko, jest to zdjęcie z Instagrama DJ'ego. Łóżko również jak marzenie, gdyby nie ta poduszka kupy, która tak naprawdę psuje trochę ten wizerunek, ale kto co lubi. A jeżeli chodzi o skrawek tego odcinka, no to niestety skrawka nie będzie, ze względu na to, że jest to ostatni odcinek i po prostu nie będzie następnego, aby rozwikłać ten skrawek. Tak więc tak, takim oto sposobem dochodzimy do końca serii moich 5 minut. Seria, a raczej program, który pojawi się od września, będzie jak najbardziej regularny, przynajmniej postaram się, aby tak było. Mam nadzieję, że seria Moje 5 minut Wam się podobała. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, co myśleliście o tym programie, czy Wam się podobało, czy fajnie Wam się to oglądało, czy Was nie zanudziłam. Zapraszam Was na mojego Instagrama, Snapchata, Facebooka oraz bloga i widzimy się w kolejnym filmiku.